Pan Władysław, mistrz krawiectwa, pochodzi z niewielkiej miejscowości Łebno. Również w niewielkiej miejscowości Bendergowo urodziła i wychowała się pani Eugenia, która przez cały czas zajmowała się domem. Bendergowo, a Łebno to są wioski, tak prawie jedna od drugiej niedaleko, także się znało. I na zabawach, i na różnych okolicznościach. A pobraliśmy się, jak tak faktycznie, to tam mieli ten zamiar, to dość szybko poszło, w 3 tygodniach. I był cywilny ślub. I nie żałujemy, że tak szybko poszło i tyle lat razem jesteśmy. Państwo Gołąbek mają 4 dzieci, 6 wnuków i 5 prawnuków. Ślub wzięli 28 listopada w Gdyni. Razem od samego początku mieszkają w Wejherowie. Jak twierdzą, w życiu bywało różnie, ale więcej było tych życzliwych i dobrych dni niż tych przepełnionych problemami. A jeżeli takie się zdarzały, to wzajemne zaufanie i czułość pomagały zwalczać wszelkie problemy. Małe te obłoczki, gdzie baranki na firmamencie niebieskim baraszkowały, ale jakby się nic nie działo, to by była monotonia. A monotonia jest nie do zniesienia. Zapytaliśmy, czy to właśnie jest receptą na długie pożycie małżeńskie. Trzeba żonę kochać i bardzo kochać i zawsze przyznać jej rację. Wtedy żona jest zadowolona, robić po swojemu, wtedy wilk jest syty i owca cała. Z uśmiechem przyznaje pan Władysław, bo oprócz poczucia humoru w związku nie brakowało szacunku, zgody i oczywiście miłości. Mimo tyle lat bycia razem i nadal się kochamy jak dwa, a nazwisko mówi samo za siebie. Państwo Gołąbek zgodnie twierdzą, że wszystko jest możliwe, gdy dwoje ludzi chce być razem. Wówczas pokonać mogą wszelkie niedogodności i zbudować wspólne szczęście. Mieszkania początkowo nie było trzeba budować. A dzieci później do szkoły, a mniej więcej, to przeważnie ja pracował, to trzeba się trochę było z tą pracą mozolić. Pracowało się w tej Gdyni czy w innych zakładach. Ale mimo to trzeba było jeszcze w domu prawie tyle zrobić, żeby te pieniążki były. To nie było takie proste. I dało radę. Dało. Ja się chcę, to się wszystko osiągnie. 30 listopada w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbędzie się uroczystość związana z diamentowymi godami. My już teraz jubilatom składamy serdeczne życzenia i gratulujemy tak wspaniałej rocznicy.